Jak widzicie, w Polsce żniwa idą pełną parą, rolnicy jeżdżą na kombajnach, koszą zboża, a my siedzimy w polu totalnie i nie mamy internetu i pomyśleliśmy, że zrobimy dzisiejszy odcinek właśnie o tym, jak znaleźć internet za granicą, jak znaleźć internet w podróży. Więc żeby nie przeciągając, powiem wam od razu, jakie my mamy sposoby i powiem wam, że spisaliśmy te wszystkie sposoby jakiś czas temu na naszym blogu na podróżowanie.pl, więc jeżeli ktoś z was szuka jakichś nazw, rozwiązań, to wszystko można znaleźć tutaj, klikając tu. I dzisiaj będę powtarzał, będę mówił o niektórych rzeczach i o nowościach, które niedawno się pojawiły u nas, związane z internetem. To wszystko będzie tam podane, wszystkie nazwy, adresy internetowe, nazwy aplikacji, z których korzystamy, także nie musicie do nic zapamiętywać, zapisywać. Tam potem was odsyłam. I tak, lecimy z koksem. Na początek od razu już tutaj kręcę anteną od modemu, ponieważ my najczęściej korzystamy z kart SIM, czyli z internetu mobilnego. Dowiadujemy się, jaka oferta w danym kraju jest najlepsza. Od tego służy strona internetowa prepaiddatasimcardfandom.com. Adres oczywiście jest na naszym blogu, na tym poście, i tam wpisujemy na przykład sobie Portugalię i sprawdzamy, jaki jest internet w Portugalii najlepszy, jaka oferta jest najlepsza, jaka jest najtańsza. No i tam po prostu później udajemy się do tego operatora, do jakiegoś kiosku i kupujemy tą kartę SIM. I tak samo się dzieje w Polsce i tak samo się dzieje w innych krajach. Jeżeli jest możliwość kupienia internetu mobilnego, to go kupujemy. Co później robimy? Później wkładamy tą kartę SIM do środka i korzystamy z internetu Wi-Fi na wszystkich urządzeniach, na laptopach, na telefonach. Ten modem akurat to jest modem Huawei, kupiony na Allegro, około 200 zł kosztował. I on ma też możliwość podłączenia dodatkowych anten zewnętrznych. On ma tutaj takie dwa patyki, ale one niespecjalnie spisują się i to niewiele pomaga. Natomiast można dokupić sobie antenę zewnętrzną, którą kładzie się na dachu albo obok samochodu, albo na drzewie zawiesza. Podłącza się tutaj i tutaj i kieruje się na najbliższy nadajnik. A jak sprawdzić najbliższy nadajnik? Do tego służy strona internetowa btsearch.pl i tam możecie zobaczyć dokładnie, jakie nadajniki są w pobliżu was, czy to jest nadajnik z Plusa, czy z Playa, czy z jakiegoś innego operatora, i po prostu tą antenę trzeba nakierować w stronę tego nadajnika, którego macie akurat operatora, i ta antena wzmacnia sygnał z jednej kreski, porobią się cztery kreski na modemie, więc to jest fantastyczne rozwiązanie, jeżeli jesteście na jakichś odludziach albo miejscach mało zamieszkiwanych i gdzie ten sygnał internetu po prostu jest bardzo słaby. Więc taka antena jak najbardziej polecam i to jest właśnie podziękowanie dla naszego patrona Henryka, który nam o tym powiedział, poinformował i wrzucił niedawno zdjęcie na naszą grupę patronów właśnie tej anteny. Można sobie kupić mniejszy modem, to nie musi być taki duży modem, to może być taki modem na USB. Te modemy też mają możliwość często gęsto podłączyć tą antenkę, więc jest taka opcja i nie trzeba mieć takiego dużego urządzenia, można mieć wielkości telefonu albo nawet mniejszy. Drugim naszym sposobem jest po prostu zwykły internet w telefonie. My mamy internety nadal, komórki nadal zarejestrowane w Wielkiej Brytanii, dlatego że tam był doskonała oferta, jeżeli chodzi o roaming. Ja mam 19 GB za granicą do wykorzystania co miesiąc w cenie 80 bodajże złotych, plus nielimitowane połączenia, więc jest to dobra oferta i zostawiliśmy i nadal płacimy ten abonament w Anglii. Ale no możecie zobaczyć u swojego operatora, czy wasz operator też oferuje jakiś taki dobry pakiet danych za granicą. Najczęściej jest to 2 GB, czasami jest więcej, w zależności ile wam potrzeba. I często można nawet z telefonu zrobić modem, wystarczy włączyć opcję utwórz hotspot i wtedy zostawiam telefon na przykład na środku i wtedy i Kasia może korzystać z internetu, i ja mogę na komputerze korzystać z internetu i nawet na drugim laptopie, więc wtedy telefon staje się modemem Wi-Fi i zużywamy pakiet danych normalnie z abonamentu. A co jeżeli nie ma możliwości podłączenia się do internetu mobilnego, to wtedy korzystamy z internetu publicznego i od razu mówię, że na pewno nie są to McDonaldy, ani są to żadne jakieś takie stacje benzynowe, bardzo popularne, Burger Kingi i tak dalej, jakieś KFC zajazdy, bo tamten internet jest tak limitowany, że po prostu nie ma takiej możliwości się w ogóle tam przebić. Można tam sobie sprawdzić Facebooka i e-maila, natomiast żadnych filmików nie można tam ani oglądać, ani ściągać, ani pobierać, ani wysyłać, więc od McDonald's po prostu odpadają. Zamiast McDonald'ów my polecamy wybrać do hotelu, do kawiarni albo do restauracji. A jak znaleźć takie miejsca? No my używamy aplikacji Wi-Fi Map. Jest to bezpłatna aplikacja i jest to naprawdę bezpłatna aplikacja, mimo że po poprzednim odcinku wiele osób myślało, że ja
tak nie jest, ale no słuchajcie, my ponad rok korzystamy z tej aplikacji, nie zapłaciliśmy za nią ani złotówki, ani współpracujemy też z tą aplikacją, więc no musi ona mieć opcję bezpłatną i ona jest na iPhone'ach i ona działa. A do czego służy taka aplikacja? Tam po prostu pojawiają się miejsca dostępu do internetu, czyli po prostu takie hotspoty i użytkownicy ją tworzą, tam wpisują restauracje, hotele, kawiarnie, miejsca sportowe, jakieś biznesy nawet prywatne, swoje domy użyczają, niektórzy internetu podają hasło, więc po prostu to się świeci, tworzy taka sieć i widzisz na mapce dokładnie, gdzie jest internet, można często zobaczyć, jaka prędkość jest tego internetu, jakie jest hasło do internetu i no jest to bardzo ułatwiające życie aplikacja, więc jeżeli nie ma innej opcji, to włączamy Wi-Fi map i idziemy do miejsca, gdzie jest już sprawdzony internet. Jeżeli w danym miejscowości, miejscu nie ma takiej, nie ma na mapie po prostu nic wskazanego, to udajemy się no, po prostu pod najlepszy hotel, pod jakiś duży hotel, hotele biznesowe, one zawsze mają dobry internet. I normalnie wchodzimy do hotelu i pytamy się, czy można skorzystać z internetu i zawsze nam się zgodzili. Za każdym razem, gdzie byliśmy w hotelu, a byliśmy wiele razy i bez żadnego problemu, pytają się, czy jest pan gościem hotelowym, mówię, że nie. A to panu wydrukuje na przykład hasło dla gościa. I naprawdę zawsze byliśmy miło potraktowani przez obsługę każdego hotelu, w którym korzystaliśmy, a było tego sporo, więc spokojnie, nie ma się co bać, iść do hotelu, można sobie zamówić kawkę, jeżeli nie chcecie, tak wiecie, wejść po prostu tylko skorzystać z internetu, to można sobie kawę zamówić, jakiś soczek albo coś w tym stylu i posiedzieć, pokorzystać z tego internetu. Oprócz czego są centra handlowe, to w zasadzie nic nowego, jest mnóstwo centrów handlowych, sklepów, nawet takie punkty sportowe, boiska, takie stadiony, na stadionach też często użyczają internet i w miejscach, gdzie się zbiera dość dużo ludzi, tylko że no ten internet, jak jest dużo ludzi, nie za dobrze działa. Czasami na jakimś rynku, na jakimś dużym placu miejskim też można znaleźć internet, więc no po prostu trzeba się rozglądać i szukać. Nie byliśmy, ale wiemy, że jest internet w bibliotekach, w wielu miejskich bibliotekach i to jest na całym świecie. Normalnie są punkty dostępu do internetu i można wejść, skorzystać i raczej to jest też bezpłatna opcja. Kawiarenki internetowe, takie kafejki internetowe, to już niestety wymiera i żeby znaleźć kafejkę internetową, to już jest naprawdę no, duży wyczyn. Natomiast pojawiają się pralnie, tak jak ostatnio byłem we Wrocławiu, i tam byłem w pralni automatycznej i wrzuciłem pranie i siedziałem tam 4 godziny, bo mieli fenomenalny internet. Z tego co pamiętam, w każdej pralni, w której robiliśmy kiedyś pranie, w takiej pralni automatycznej był internet. Więc zawsze można iść po prostu do pralni i skorzystać z internetu tam. Ponadto na kempingach jest internet, jest ten internet czasami słaby i no jest problem z zasięgiem na kempingu, więc jeżeli wybieracie się na przykład na kemping, to polecam mu zakupić sobie antenę wzmacniającą sygnał Wi-Fi i wtedy montujesz taką antenę gdzieś na dachu samochodu albo na szybie z przodu i celuje w stronę nadajnika, czyli modemu, który wysyła sygnał Wi-Fi, żeby po prostu wzmocnić sygnał, podłącza się potem do komputera i ma się mocniejszy i wiem, że Kamiecki Świat takie coś używa i osoby, które dużo zatrzymują się na kempingach, oni mają takie anteny i sobie chwalą. Tak samo kierowcy tirów, którzy na przykład nocują na tych mopach i na tych stacjach całonocnego wokół autostrady czy jakichś dróg szybkiego ruchu, oni też mają takie anteny, zauważyłem, w oknach i w stronę właśnie restauracji czy jakiegoś tam, nie wiem, baru. Mają wycelowane i oglądają internet, więc takie anteny wzmacniające sygnał też są. Korzystając z internetu publicznego, trzeba pamiętać o dwóch pewnych aplikacjach, które są bardzo przydatne i wydaje mi się nawet niezbędne. Pierwsza aplikacja to jest Speed Test i ta aplikacja, ona sprawdza prędkość internetu, więc jeżeli idziemy do restauracji, to często zanim kupię jakąś kawkę czy herbatkę, to pytam się o hasło do internetu i wpisuję sobie to hasło do internetu, sprawdzam, jaka jest prędkość, jeżeli ta prędkość jest zadowalająca, to zostajemy, jeżeli jest beznadziejna, to po prostu idziemy do następnego miejsca i polecam tak robić, żeby się nie rozczarować, bo czasami ten internet, no, mimo że jest w tej restauracji, jest po prostu tak powolny, jak no, to no, nie da nic zrobić. A drugą aplikacją jest aplikacja NordVPN i to jest aplikacja, która zabezpiecza, szyfruje połączenie pomiędzy twoim komputerem a internetem. Działa to na takiej zasadzie, sobie to rozpisałem, że przygotowałem się do tego. Więc tak, więc mamy normalnie komputer, później jest internet, a po środku jest NordVPN, czyli takie szyfrowanie połączenia. Gdyby tego nie było, czyli normalnie poszedł sobie do kawiarni i czy tam do restauracji, albo do
galerii handlowej podłączył się do internetu, to ktoś może się włamać, ktoś może przechwycić te wszystkie dane, które wysyłasz, czyli hasła, informacje, e-maile, i ktoś może to w przyszłości wykorzystać. Ja totalnie odradzam korzystanie z bankowości internetowej na publicznym internecie, bo jest to naprawdę narażone na ogromne ryzyko, więc jeżeli ktoś z Was korzysta z bankowości internetowej, wysyła jakieś takie dane, które nie chciałby, żeby wyciekły na zewnątrz, to proponuję zainwestować w NordVPN-a. Ta aplikacja jest płatna, ale nie jest droga. My z niej korzystamy i możemy Wam udostępnić kod zniżkowy, 75% zniżki na plany 3-letnie, i wtedy płacicie tylko 2 euro miesięcznie, 2 euro z groszami bodajże. Więc jeżeli ktoś z Was chce kupić sobie NordVPN-a albo VPN-a, żeby zabezpieczyć swój komputer przed utratą danych albo przed włamaniem, to proponuję kliknąć w link pod spodem i on, kliknięcie w link przeniesie Was na stronę tą ze zniżką. Ewentualnie możecie wpisać WANIE, kod zniżkowy WANIE przez V, i wtedy dostaniecie 75% zniżki na NordVPN-a. Jeszcze jedna propozycja na koniec, zwłaszcza do osób, które prowadzą jakieś kanały social media, w internecie Facebooki, Instagramy albo na konto na YouTubie. Słuchajcie, zawsze możecie się skontaktować z ludźmi przez Instagrama, z jakimiś lokalnymi osobami, które gdzieś tam na przykład żyją w Lizbonie, albo jakimś Faro, albo w Finlandii, albo w Oslo. Są też grupy na Facebooku, mieszkamy w Oslo, mieszkamy w Londynie, mieszkamy w jakimś tam innych miejscach, i napisać normalnie do takich grup: słuchajcie, bo jestem w potrzebie, potrzebuję skorzystać z internetu, wysłać filmiki, albo wysłać jakieś pliki i podłączyć je, czy ktoś z Was nie chciałby mi na przykład użyczyć internetu na chwilę, na godzinę, dwie. I jestem przekonany, że sporo osób się zgodzi, zwłaszcza jeżeli macie już jakąś społeczność swoją, jakichś widzów, followersów i tak dalej, to dla nich to będzie dodatkowe jeszcze przyjemne, że będą mogli się z Wami spotkać. Więc zawsze można poprosić o pomoc, odezwać się na couchsurfingu albo na jakichś grupach Polacy gdzieś tam, albo mieszkamy gdzieś tam, i na pewno ktoś się zgodzi, kto Was ugości i użyczy internetu. I to byłoby w zasadzie tyle. Jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły na internet, to możecie nam napisać. Ja wiem, że są jeszcze jakieś inne urządzenia i karty, ale no specjalnie nie podaję ich nazw, nie podaję tych rozwiązań, ponieważ tu wydaje mi się, że to jest po prostu naciąganie innych, bo ostatnio ktoś napisał nam, że jest jakaś karta na internet 250 zł miesięcznie i tam jest 20 GB. Wydaje mi się, że to jest po prostu totalna ściema, i no i to jest 20 GB za 250 zł, to jest zdecydowanie za dużo, i no nie polecam takich rozwiązań, ale są. Na rynku się pojawia dużo różnych ofert. My Wam powiedzieliśmy o, ja Wam powiedziałem o ofertach, które my korzystamy, które my sprawdzone mamy sposoby, no i jeżeli chcecie, to korzystajcie, a jeżeli macie jakieś inne pomysły na internet za granicą, to piszcie w komentarzu pod spodem, podzielmy się, twórzmy razem ten poradnik. Następny poradnik będzie prowadziła Kasia i będzie to fenomenalny poradnik, więc zapraszam Was serdecznie już za kilka dni na nasz kanał, a w niedzielę będzie relacja ze Slot Art Festiwalu. Musicie to zobaczyć, bo naprawdę zrobiliśmy dość sporo materiału. Aleksander teraz to montuje i będzie to niesamowity odcinek, więc w niedzielę po południu zapraszam Was na kanał Podróżowanie. Tymczasem życzę Wam miłego popołudnia, miłego w czwartku, piątku, i bawcie się dobrze. Do usłyszenia.